dzisiejszej WRO opowieści opowiem Państwu o profesorze Krzysztofie Pomianie i jego trzech wystawach zorganizowanych we Wrocławiu. Profesor Krzysztof Pomian urodził się w 1934 roku w Warszawie. Jest historykiem i filozofem, uczniem i współpracownikiem Leszka Kołakowskiego. W latach 70. opuścił Polskę i zamieszkał w Paryżu. W 1968 roku został usunięty z Uniwersytetu Warszawskiego za to, że popierał strajkujących, wówczas protestujących w 68 roku, w marcu 68 roku studentów. W 1975 roku w grudniu podpisał słynny List 59, protest przeciwko zmianom w Konstytucji. W 2001 roku został dyrektorem tworzonego w Brukseli Muzeum Europy, a w 2010 roku wszedł w skład Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. W 2007 roku, a być może na początku 2008 roku, choć raczej to był rok 2007, pojechałem do Brukseli. Obejrzałem wspaniałą wystawę. Wystawę o Unii Europejskiej, o jej początkach i kontynuacji, o Europie po prostu. Wystawę, która zaczyna się od traktatów rzymskich. Głównym naukowym, koncepcyjnym autorem tej wystawy był Krzysztof Pomian. Zapragnąłem ściągnąć tę wystawę do Wrocławia i to właśnie pierwsza wystawa, o której chcę Państwu opowiedzieć. Europa to nasza historia. Tę wystawę zorganizowaliśmy we Wrocławiu w 2009 roku na pięciolecie wejście Polski do Unii Europejskiej. Wystawa została zorganizowana w rozbudowanej hali stulecia. Biletowanych gości, którzy od maja 2009 roku do chyba 5 sierpnia 2009 roku odwiedzili tę wystawę, było ponad 80 tysięcy. Łącznie około 100 tysięcy osób odwiedziło tę wystawę, więc to jedna z większych wystaw w historii Wrocławia. Imprezami towarzyszącymi tejże wystawie było między innymi w czerwcu odsłonięcie fontanny multimedialnej na Pergoli. To fontanna, która powstała właśnie, żeby upamiętnić wybory czerwcowe z 4 czerwca 1989 roku na pięciolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wystawa była zorganizowana w 12 grupach tematycznych, począwszy od Europy wojen, Europy pokoju, potem rok 45 jako pewien rok zero, rewolucja europejska lata 46-51, przeskoczę pewne tematy, 1989-2009 ku zjednoczeniu, czyli między innymi o wejściu Polski do Unii Europejskiej. Także rola Solidarności w kształtowaniu Europy, w zjednoczeniu Niemiec i ta inicjacyjna rola Jana Pawła II została odnotowana na wystawie Europa to nasza historia we wrocławskiej hali stulecia. Wystawę tę odwiedziło wielu znanych i wybitnych. Żyjący jeszcze wówczas pan premier Tadeusz Mazowiecki, czy żyjący jeszcze wówczas Wacław Havel, którego sam zaprowadziłem do hali stulecia i który był absolutnie zachwycony tym, co zobaczył. Jedną z największych atrakcji tej wystawy był słynny wideofresk, obraz zawierający sylwetki 27 bohaterów z 27 krajów europejskich. Wśród nich Jerzy Borowczak, działacz Solidarności, mój znajomy, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. Tych 27 bohaterów, których widzieliśmy przy wejściu na wystawę, potem w specjalnych miejscach opowiadało o swoich losach, snuło narrację dotyczącą tego, jak z ich punktu widzenia kształtowała się historia ich kraju, ich Europy. Z całej Europy ściągnęliśmy do Wrocławia 1000 różnych eksponatów. Musieliśmy rozbudować halę stulecia. Powierzchnia wystawy to było 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Wybudowano 5 kilometrów kwadratowych ścian w hali. Wybudowano około 2 kilometry kwadratowe sufitów. Zainstalowaliśmy 450 metrów kwadratowych ekranów do projekcji multimedialnych. Położyliśmy 2 kilometry kwadratowe izolacji akustycznych. Zainstalowaliśmy 20 kilometrów kabla elektrycznego. Zamontowaliśmy 1200 żarówek, 1 kilometr kwadratowy dywanów.
500 metrów kwadratowych posadzek, zużyliśmy 2000 litrów farby i 12 ton stali, aby opowiedzieć o Europie jako o naszej historii. Na Allegro można jeszcze zdobyć tenże katalog, katalog jednej z najbardziej fantastycznych wystaw, jakie odbyły się we Wrocławiu. To rok 2009, jesteśmy przez 5 lat w Unii Europejskiej. Krzysztof Pomian ze swoimi współpracownikami z Brukseli, z Haną Czerwinkową, z moim ukochanym Biurem Współpracy Zagranicznej przygotowują taką dla wrocławian, dla Polaków wystawę.